Raz, dwa, trzy, cztery. Ty nie będzie, ty nie będziesz słyszał teraz w ogóle. Jesteśmy na Chojrak. Tutaj każdy może się zmierzyć tak naprawdę ze sobą. Tu wybiera się osoby, które mają talent w boksie i osoba najlepsza dostanie, zgarnie 10, nie, gdzie, jakie 10? 50 tysięcy złotych? Nie szkodzi. Nie szkodzi, że jest jedna osoba na razie. Najlepsza osoba będzie walczyć o 50 tysięcy złotych i dostanie 50 tysięcy złotych. I osoby wyróżnione w Chojraku będą walczyć w organizacjach różnych, zawodowych i będą mieć naprawdę dużo możliwości. No i wiadomo, czerwone dywany, flesze, reflektorów, wywiady, a my idziemy łapać zawodników. Pokażę wam kulisy, jak wygląda talent show w boksie, który też będziecie mogli zobaczyć w telewizji TVS, czyli Telewizja Śląsk. Będzie wszystko nagrane. Zobaczcie, jak to wygląda. Chyba jest jakaś przerwa teraz w tym momencie. No to super. A tu mamy z jury. Kogo my tu mamy? Cześć. Hej. Mam się przedstawić? Oczywiście. Hubert Kęska, bardzo mi miło. Hubert Kęska, ten co napisał książkę o boksie, która jest tak naprawdę must have, bardzo pożądana w świecie boksu. Takie chodzą opinie, także ja tylko mogę przytaknąć i zachęcić. Jesteś w jury, wybierasz talent bokserski. Powiedz mi, co musi mieć osoba właśnie, którą wybieracie? Jakie zalety, atuty? Znaczy, dla mnie najważniejsze jest to, żeby poza takim tłem sportowym, które musi być na wysokim poziomie. Czyli talent. Czyli talent, umiejętności. Przede wszystkim umiejętności nabyte pracą. Ale ja zwracam przede wszystkim uwagę na osobowość. Funkcjonujemy w specyficznej dziedzinie. Show biznes, rozrywka. Nie zapominajmy, że sporty walki, jakby klasyczne one nie były, boks jest bardzo klasyczną dyscypliną, no to jednak jest taki element większej całości. To jest element rozrywki. To musi troszkę być związane z show. Oczywiście nie można z tym iść zbyt daleko. Natomiast no, pewne cechy psychologiczne, historie, które wzmacniają jednostkę, no to jest coś, czego my tutaj szukamy, aczkolwiek podkreślam, dobry boks z podstawą. Mm-hmm. A powiedz mi, czy dziś znalazły się takie osobowości, których szukasz? Oj tak, mamy kilka zaskoczeń. Myślę, że tak mnie znana była tak z połowa osób na liście. Wiedziałem mniej więcej, kto to jest, słyszało się o tych ludziach w środowisku. Mieli ze sobą walki amatorskie, zawodowe, to są też mistrze Polski, byli Marcin Brzeski, też czterokrotny chyba mistrz Polski, natomiast połowę z osób, z którymi dzisiaj rozmawialiśmy, to jest dla mnie całkowicie nowe odkrycie. I no tutaj mamy, no na przykład chłopak przed chwilą przyszedł, 4 lata go nie było, ale wcześniej był utalentowanym amatorem, wygrywał turnieje, był najlepszym zawodnikiem. Później zmarł mu tata, dzisiaj wrócił, musiał się zająć rodziną, dzisiaj wrócił i ja tak zdeterminowanego człowieka bardzo długo nie widziałem, nie tylko tutaj, ale ogólnie w życiu. Widać, że ten chłopak po prostu skoczy w ogień i on będzie chciał z niego wyjść cało. Był również chłopak, który ma chorą córeczkę i mówi, że też tego motywuje bardzo, żeby walczyć o rodzinę, o córeczkę i też założył, jest fundacja, która ich wspiera. Nie, chyba nie mają właśnie fundacji, ale mają link, gdzie można wpłacać kasę, żeby wspierać go. I jedno badanie kosztuje 10 tysięcy złotych, także to jest bardzo dużo. No ale widzimy, z jakimi problemami, z jakimi trudnościami życia tak naprawdę zmagają się zawodnicy, a jednak tu są, zobacz, są i walczą. To jest siła charakteru. To jest siła charakteru. Tak naprawdę każda osoba, która tutaj stanęła, mieliśmy na początku około 50 zgłoszeń. Finalnie tych ludzi jest ponad dwukrotnie mniej, więc tak naprawdę zwycięzcą jest każdy, który tutaj przyjechał i to nie jest tylko slogan, bo żeby stanąć na tych deskach teatralnych, to kwestia zaprezentowania umiejętności to jest tam jeden z elementów, to jest bardzo ważny element, może kluczowy, natomiast w związku z odwagą, którą trzeba mieć, to jest element numer dwa. Tu trzeba mieć też siłę wyjść na scenę, zaprezentować się, powiedzieć kilka słów, przełamać tę barierę związaną z kamerami, z występem przed mediami. A my tutaj jesteśmy właśnie tą częścią tego tortu medialnego, więc
ktoś, kto miałby osiągnąć coś na naszym turnieju, no też medialnie musi sobie przyzwoicie radzić. Mhm. Ale masz gadane, ale gadane również mają inni członkowie jury, w których jest Ewa Piątkowska. Kto jeszcze jest? Darek Sęk. Darek Sęk, bardzo utytułowany polski pięściarz. No ja pamiętam jeszcze Darka z 2013, 14, 15 roku, kiedy on miał walki wieczoru na takich no największych w Polsce galach. Mhm. Także myślę, że dla wielu uczestników to jest też taki wzór. Darek już jest raczej pod koniec swojej kariery. No ale jego wiedza jest gigantyczna i ja tak naprawdę, jak już uczestnicy się zaprezentują na podczas walki z cieniem, na worku bokserskim, to ja już troszkę się wyłączam i daję tutaj prawdziwym ekspertom się wypowiedzieć co do kwestii technicznych. No to chodź, zobaczymy tutaj, może przejdźmy, pokażemy wam kulisy, mamy teraz przerwę. Możesz mówić w trakcie? Mogę mówić w trakcie. Tak. Dobra, jak mamy iść? No tak, troszkę się będziemy odwracać. No ja jestem tutaj takim elementem... Uważaj. Elementem świata, mediów, telewizji. Ja miałem tak... Poczekaj, nie machaj kamerą, proszę, drugą ręką. Dzięki, zaczepił nam się kabelek. Jesteś? Wiesz, myślę, że zostałem zaproszony do tego projektu dlatego, ponieważ był taki czas 3-4 lat, kiedy bardzo blisko byłem środowiska bokserskiego i poznałem je totalnie od kulis. To były tysiące godzin z pięściarzami, ale też z promotorami, więc z organizatorami gal, z sędziami. Znam to troszkę. Mamy się uciekać? Troszkę od środka. I no ja zostałem zaproszone, żeby tak jakby mając tę perspektywę, móc ocenić, czy ktoś z któryś z uczestników wpasuje się w te realia boksu, które są trudne, bo my tutaj mówimy o kontrakcie zawodowym, ale większość ludzi, którzy walczy zawodowo, to walczy za mniejsze pieniądze niż koszty przygotowań. Więc to jest ciężki kawałek chleba. No i tym bardziej doceniam odwagę, że oni chcą w to wskoczyć, bo to jest naprawdę wskoczenie może nie w przepaść, ale to może być przepaścią. Mhm. Dobrze, no to proszę cię, pokaż swoich tu kolegów i koleżanki, kogo my tu mamy. Proszę bardzo. Człowiek, jak mówiliśmy, Darek, wspominałem, jak twoje walki wieczoru na Polsacie. Tak. Jeszcze tu przecież 2013. Przedstawisz się? Ja może wstanę. Przedstaw się, proszę. Witam serdecznie, Dariusz Sęk. Dariusz Sęk, znany ze świata boksu bardzo. Powiedz mi, znalazłeś osobę, którą szukałeś dziś? Mniej więcej tak, mam już takie rozeznanie, kto co prezentuje i już mam swoich faworytów, no i zobaczymy. Mhm. Co taka osoba powinna mieć, której szukasz? Na pewno charyzmę, chęć walki, bo jednak boks to jest sport walki. Tutaj trzeba robić drugiej osobie krzywdę. No. Nie może odpuszczać, psychika jest jednym z ważniejszych elementów. Do tego praca na nogach, szybkość, no i siła. Dlaczego dziś właśnie oglądacie walkę z cieniem i trening na worku? Bo to pokazuje mniej więcej obraz zawodnika, jak on potrafi się poruszać, mniej więcej jak to będzie wyglądało w ringu, jak potrafi zadawać te ciosy i przez to będziemy mogli mniej więcej dobrać tych zawodników. A jak oceniasz, jak zawodnicy rozmawiają z jury? Mają stres większy niż walcząc z własnym cieniem czy z pracą na worku? Myślę, że to tak zwykle wygląda niestety, bo to są zawodnicy, którzy robią to praktycznie całe życie. Każdy potrafi walczyć, wychodzić do ringu, to jest jego chleb powszedni. A tutaj jak rozmowa, to rzeczywiście może być taka stresująca. No my jesteśmy tutaj, tak jakbyśmy byli gdzieś na studiach i jakaś taka komisja, to zawsze przed takimi ludźmi jest człowiek zestresowany. Chciałam zapytać się, powiedz mi, czy uzgadniacie między sobą, jak oceniacie zawodników? Mniej więcej każdy mniej więcej zapisuje swoje jakieś dane, jakieś takie notatki. Na jakieś notatki i później będziemy to rzeczywiście wszystko konsultować i tak będziemy dobierać tak, żeby było dobrze. Mhm. Dzisiejsze zaskoczenie największe. O, myślę, że ten zawodnik, który ma 150 kg, to jest wielki smok, który na pewno pokaże na pewno kawał fajnego boksu, ale też jest kilku na przykład zawodników, którzy mają 80 kg i dlatego te zestawienia będą na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Mm-hmm. A osoba, która jednak rozczarowała w jakiś sposób, czy dzisiaj się pojawiła taka? Znaczy myślę, że nie ma kogoś takiego jak jakieś rozczarowanie, w związku z tym, że każdy wojownik tutaj daje rzeczywiście
z siebie wszystko, każdy jest naprawdę z charakterem do walki i ja mam olbrzymi szacunek do każdego zawodnika, nieważne jakie umiejętności jakieś reprezentuje, ale na pewno szacunek ma ode mnie każdy. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Jeszcze wrócimy, oczywiście będziemy robić wywiady i mamy dzisiaj te piękne dziennikarki. Mam nadzieję, że nie porażą Ci swoją urodą, bo są naprawdę śliczne. Wytrzymasz. Będziesz dzielny. Mam nadzieję, ale na pewno no ja bardzo doceniam kobiece piękne. I to się rozumie. A w boksie co najbardziej doceniasz? No myślę, że pracę na nogach. I szybkość, bo szybkość w boksie zabija tak naprawdę. Ja lubię takich zawodników, którzy potrafią technicznie boksować, nie bić się takich typowych wojowników półdystansowych, ze względu na takiego, że ja też nie byłem takim zawodnikiem i chyba pod siebie rzeczywiście tak sprawdzam. Numer jeden w Polsce dziś, jeżeli chodzi o boks, to? O, to takie ciekawe pytanie rzeczywiście, bo to jest tych kategorii wagowych wszystkich dużo, ale tak naprawdę no ciężko powiedzieć. Na pierwszy rzut oka, który taki usłyszałem, to Michał Cieślak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo agresywny, dobry zawodnik i może on jeszcze namieszać coś. Jak myślisz, Łukasz Różański zawalczy? No już ponoć jest oficjalnie ogłoszone, że jednak będzie walka o Mistrzostwo Świata, o pas WBC. Zawalczy? Mam nadzieję, bo jednak jak widać w boksie zawodowym jest bardzo dużo polityki, nie zawsze tylko umiejętności sportowe, ale też dużo załatwień promotorów, menadżerów. Ja trzymam głęboko za niego kciuki, bo jest to zawodnik, który pochodzi z niedaleko mnie, bo ja pochodzę z Rzeszowa, ja z Tarnowa, także to jest 80 kilometrów. No i chyba odbędzie się ta walka w Rzeszowie najprawdopodobniej. Mam nadzieję, no bo tam rzeczywiście zapełniłby całutką salę. Wszyscy kibice przyjechaliby na pewno mu kibicować i przy okazji do tego miałby dużo większą motywację. Będziemy tam? Oczywiście. Ja będę. Też. Tak, ja też. Dziękuję serdecznie. Uciekamy do pięknej pani z jury. Dzięki. Dzięki. Poczekaj. Tak, do pięknej pani. O, uwaga. Tak. Nie, siecia, do ciebie tutaj usiądę. Dobra. Przykucnę. Przedstaw się proszę. Nie trzeba cię przedstawiać, ale jak się nazywasz, piękna kobietą? Ewa Piątkowska i miałam być tą złośliwą w jury, ale nie wychodzi mi to. Nie pokazałeś sobie, bo wiesz, no wszyscy mamy te białe i czarne strony. Jest i ta strona dobra w nas i ta zła. Dlaczego nie chciałaś jej uaktywnić? No widocznie u mnie ta dobra przeważa. Poza tym jest naprawdę bardzo dobry poziom. Kilku zawodników bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło. No i już czekam na walki. Myślę, że to będą świetne zestawienia. Ewuś, wrócimy do rozmowy. Pokazują mi tutaj czas. Muszę niestety uciekać, a z tą piękną panią jeszcze porozmawiamy na prywatnym, osobistym wywiadzie, które zobaczycie oczywiście u nas na z pięknymi dziennikarkami. A ja Wam życzę miłej pracy i widzimy się. To my idziemy w takim razie za kulisy. Możesz na mnie skierować? O, dzięki. Tylko pokażmy tylko scenę, ale pokażemy Wam scenę z dołu. Uważaj, proszę. No wszystko nam się tu kurna plącze. Pokażemy Wam z dołu, jak to wygląda, bo już wchodzimy. Jest Kruszyna, chodź tutaj, chodź, bo robimy teraz do żabki. YouTube. No żabka poczeka, nie ucieknie. Chcę Kruszynę, zabiorę tutaj na zaplecze. My idziemy na zaplecze. A jak? A tutaj mamy pana reżysera, pokażmy. Jak się pracuje? Pozdrawiamy. My już drugi raz pracujemy razem wcześniej na Bieszczadzkiej z Zadymi Bokserskiej. Trzeci, ale o tym drugim razie to lepiej nie wspominajmy. A gdzie byliśmy? No przypomnij sobie największa. O kurczę. Dobra, o Jezu, ja to zawsze zagadam. Chodź Kruszyna. Zagadałam reżysera. Nie, po prostu ja jestem niemożliwa. Przymkniemy drzwi, żeby tam nie mieli hałasu. Ja jestem niemożliwa. Zagadałam, słuchajcie, reżysera. Jest ze mną Kruszyna. Kruszyna, cześć. My już rozmawialiśmy dzisiaj na TikToku. Był też wywiad, który zobaczycie jutro. A dziś robimy live'a na żywo. Kruszyna, powiedz mi, co ty tutaj robisz? Ja przyszedłem zobaczyć i sprawdzić na eliminacjach do Hojrak Boxing Night. No i połapać pokemony w Nowym Mieście. Czyli? Grasz to? Tak, gram sobie od lat, od tak zwanej bety, więc mam konto i sobie łapię i rzucam. Ale ja wiem, że słuchaj, że też się robi różne takie dziwne rzeczy na ulicy na przykład. Robisz też to? Nie, ja sobie idę,
po prostu patrzę, że w aplikacji jest punkt, to jest jakiś punkt zazwyczaj ciekawy, zaznaczony i zdobywa się tak zwane doświadczenie i tam różne przedmioty dzięki temu. Taka rozrywka odprężająca po prostu, a przy okazji można zobaczyć, ja wiedzam dzięki temu Wrocław i różne, do różnych punktów docieram, których normalnie bym nie zobaczył dzięki tej aplikacji, czy tam znaleźliśmy z moją dziewczyną dwie fajne knajpki, a w życiu bym ich na mapie Wrocławia nie odnalazł. Ale dziś jesteśmy w Rudzie Śląskiej, tak, Chojrak. Wróćmy może do, dlaczego, powiedz mi, co ci najbardziej przyciągnęło tutaj, czy kasa 50 tysięcy złotych, czy może to, że będzie można walczyć, ale ty walczysz dużo, w wielu organizacjach świetnych. Staram się bić i to przede wszystkim to jest to, że chciałbym się bić i sprawdzać z chłopakami. Tutaj naprawdę fajni zawodnicy przyjechali. Te pieniądze to jest ta wisienka na torcie, a ten tort, który można zjeść sobie i schrupać, to są właśnie zawodnicy, atmosfera, ta cała otoczka, zbijanie piątek, tutaj ktoś się denerwuje, tutaj ktoś jest zadowolony, uśmiechnięty, biega, czy jak ja i Bubu dużo rozmawiamy, inni chłopacy się wyciszają, słuchają muzyki, to jest ta cała otoczka, to jest właśnie ta nagroda, a ta wisienka, to 50 tysięcy złotych, które możemy tutaj zdobyć, to jest tak naprawdę, kto zdobędzie, ten będzie miał, tak? A my będziemy mieli doświadczenie, bardzo cenne doświadczenie i bardzo wspaniałą atmosferę. Czy pojawił się zawodnik, z którym chciał zawalczyć w finale? Ze wszystkimi. Ze wszystkimi? Nie da się. Da się po kolei. Porozmawiamy z organizatorami i będziemy walczyć po kolei. Znaczy, ja chciałbym zawalczyć i z małym, i z dużym. Z małym ze względu na to, że no tutaj chłopaki są przekonani o tym, że będąc małym, szybkim, zwinnym, będą tych dużych obijać, no ale ci duży wiedzą, jak walczyć z małymi zawodnikami i też mogą się rozbić o ścianę. I są duże chłopaki, które nie boją się wymiany ciosów i też możemy się, a wiadomo, bez rękawic jest inaczej, a w rękawicach ten cios inaczej się układa, inaczej siada. Nie boisz się o rękę, nie boisz się o kontuzję dłoni. Jedyne, co możesz zrobić, to przeprost albo jakieś zwichnięcie, ale to jest bardzo, bardzo rzadkie i to występuje kontuzyjnie u zawodników, zresztą niedoświadczeni tak naprawdę. Więc z dużym chłopem chciałbym się bić i z małym chłopem chciałbym się bić i przede wszystkim udowodnić sobie, że mogę i będę kontynuował cały czas. Jak myślisz, przechodzisz dalej eliminację? Bardzo fajnie by było, ale tutaj jest naprawdę jury, które twardym okiem, twardą ręką sprawdza. I te bycie pierwszym i bycie ostatnim zawodnikiem jest zawsze takim nobilitującym, bo pomiędzy tym pierwszym a ostatnim zawsze są inni ludzie, którzy mogą bardziej, więcej skorzystają na tym, co powiedziałeś, czego nie powiedziałeś, jak się pokazać, jak zaprezentować, w którą stronę mogliby oni oczarować całą publikę i jury. Więc to jest fajne. Będzie jak będzie. Chodź do mnie bliżej, bo uciekasz mi z kadru. Kto był najbardziej wymagający w jury i dlaczego? Wszyscy są bardzo wymagający. Zadają ciekawe pytania, na które trzeba po zmęczeniu. Właśnie to jest fajne, że jak się zmęczysz już i już jesteś taki, bo dałeś siebie te swoje 70%. Znaczy, bo ja się śmieję, bo tutaj większość... Dlaczego nie stuwa? Bo zrobisz sobie kontuzję. Bo nie jesteśmy dobrze dogrzani, nie robiliśmy tarcz, nie przygotowywaliśmy się do tego, żeby być dobrze rozgrani, więc myślę, że te 70% to jest naprawdę bardzo dużo umiejętności, a dalsze przeciąganie skończy się kontuzją. A jury właśnie zadaje fajne pytania już po tym zmęczeniu i takie dość dociekliwe, które trzeba odpowiadać, bo ja nie mogę teraz mówić, wiecie. I trzeba pociągnąć tą rozmowę i odpowiadać jeszcze z sensem na to pytanie. Zdaje mi się tylko tak, nie, tak. Więc im bardziej się zmęczysz, im bardziej włożysz w to serce, tym więcej myślę, że jury docenia to, w jaki sposób, stylu to zrobiłeś. Warto brać udział w takim talent show? Oczywiście, w każdym talent show jest warto wziąć udział. Tak jak rozmawialiśmy w naszym wywiadzie, że nie robimy tego dla publiki, dla tych 20 tysięcy ludzi na Instagramie, czy na YouTubie, czy na innych mediach społecznościowych, tylko robimy to przede wszystkim dla siebie, żeby jako sportowcy, bo jeśli mówię o tam celebrytach, czy to wiadomo, publika jest bardzo ważna, prawda? Ale jako sportowcy robimy to dla siebie i chcemy kolejną poprzeczkę podnieść, aż do tego swojego maksimum. Bo zawsze, ja pracowałem 15 lat w korporacjach, zawsze tam było takie powiedzenie sky is the limit.
Mówię, że to sky is the limit. No, nie, nie. No limit. No, not limit. Teraz SpaceX budzie... I am the dreamer, but not the only one. Yeah. Teraz SpaceX buduje największą rakietę świata, większą od SLS-a, który jest obecnie na wieży Prym. I tak mówię właśnie, no, jeśli niebo jest tym limitem, no to SpaceX właśnie pokazuje, że nie jest limitem i też chciałbym, tak jak ten SpaceX, swój limit przekroczyć jeszcze kawałeczek dalej. No bo nasza głowa nie ma limitów, a wykorzystujemy tylko kilka procent, geniusze wykorzystują około 30% z tego, co nasza głowa potrafi. Tak jesteśmy zbudowani i w taki sposób wyewoluowaliśmy. Jeśli chodzi o to, rozwijaliśmy się i zobaczcie, jak to wyglądało, że mówi się, że w ciągu 100 lat przekroczyliśmy wszystkie bariery, jakie są możliwe do przekroczenia dla człowieka, a teraz ten rozwój jest minimalny, bo wtedy dobudowaliśmy całą tą naszą, powiedzmy, technologię, a teraz ją ulepszamy i podciągamy te wszystkie małe, robiąc te małe kroczki, podciągamy ją jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze wyżej i bardziej gdzie już nie będzie tej możliwości, żeby tak samo, żeby ją jeszcze bardziej wyciągnąć. Ale powiedzmy, że zawsze jest ten pułap, który można coś przeskoczyć. Tak samo jak w tym, nie pamiętam, Brahma, taki geniusz matematyczny z Indii, też dostał zadanie. Tak, dostał zadanie matematyczne, które nie było do rozwiązania dla żadnego matematyka najcięższego umysłu na Ziemi w tamtym czasie. On o tym nie wiedział, że to jest zadanie nie do rozwiązania, rozwiązał, podał jeszcze dwa możliwe rozwiązania i jeszcze podał chyba dodatkowy wzór, który można to jeszcze bardziej rozwinąć i pokazał to komisji, która nie wierzyła i nie mogła uwierzyć w to, że to się da zrobić. Tak, tak główkowała tak, komisja. Tak, jeszcze komisja była zmuszona do tego, a to były najcięższe umysły, łącznie z twórcą bomby atomowej Oppenheimerem. Mhm. Tak. Gwoli ścisłości, teraz będzie film Ridleya Scotta o Oppenheimerze i budowie. Kruszyna, ty łamiesz wszystkie standardy i to, co ludzie myślą o sporcie, o pięściarzach, że dostają w głowę i nic nie wiedzą, i po prostu w tej głowie jest pusto. Skąd ty to wszystko wiesz? Jak to jest możliwe? Dostałeś tyle razy w głowę. Dużo razy dostałem w głowę. Bo tam tak, dużo jest. Tak, tutaj tak jak chłopaki mówią, mają po 100 walk stoczonych. Ja też mam ponad 100 walk stoczonych. Ile mam stoczonych walk na sali treningowej, to nie powiem. Ale zawsze właśnie staram się rozwijać tego swojego ducha i ostatnio właśnie złapałem się na tym, że nie czytam, tylko słucham. Bardzo dużo słucham podcastów, bardzo dużo słucham książek i muszę wrócić do czytania, bo już wróciłem do pracy na etacie, a tu się okazało, że muszę napisać trzy proste zdania i robię trzy błędy, więc... To jednak jest bardzo potrzebne, tak, ale też dla naszej wyobraźni. Tak, żeby budować nasz rozwój duchowy i rozbudować naszą głowę. Mhm. Bo jeśli zauważymy, ten regres takiego człowieczeństwa następuje nie przez to, że dzieją się takie rzeczy, że wszyscy są agresywni, tylko przez to, że nie rozwijamy samego siebie. I tu nie staram się być coachem, bo nie lubię tak zwanego coachostwa, bo to jest tak naprawdę mówienie człowiekowi, co ma robić. Sami wiemy dokładnie, co mamy robić i wystarczy znaleźć tą swoją ścieżkę. Ale właśnie brak tego rozróżnienia i budowania siebie poprzez właśnie innych ludzi, poprzez media, poprzez książki, poprzez spojrzenie na świat. Teraz z moją dziewczyną moja dziewczyna jest terapeutką i skończyła prace społeczne. Teraz w ramach tego, że się doszkala, oglądaliśmy Sex in the City, Seks w Wielkim Mieście. Mój ulubiony serial. Właśnie, i tak ja tego nigdy nie oglądałem. I tak oglądając to przeżywałem za każdym razem, co odcinek przeżywałem jakąś traumę, jakieś obciążenie, co tam się dzieje, dlaczego tak, dlaczego ci ludzie myślą w ten sposób. I właśnie moja dziewczyna ogląda to jako pracę, i później rozbudowuje sobie, opisuje scenariusze, jak to jest przeprowadzane, jak człowiek w jaki sposób to tam się rozwija, jak go prowadzą, jak wyciągać go z traumy, czy w jaki sposób z nim pracować. A ja oglądałem to w sensie, co tu się dzieje? Przecież tak to jest niemożliwe, ten człowiek nie może w ten sposób. Przecież to było takie proste, wystarczyło porozmawiać z drugim człowiekiem. A później właśnie Magda mi tłumaczy, że to jest bariera psychologiczna, że nie możemy porozmawiać, bo się zafiksowaliśmy na czymś, prawda? I tak samo tutaj, zafiksujemy się na czymś,
I zostajemy w tym, i zostajemy na tym poziomie. Nie ma dla nas blokady sobie nakładamy. Tego, tak, dokładnie. Blokady sobie nakładamy, które nie daje nam, i to powoduje nasz regres, tak naprawdę. Ale żeby był progres, czasami musi być regres. Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Ale żeby się rozwijać... Ale mądrzy jesteś. Nigdy się nie uważałem za mądrego, bardziej za czerpiącego z tego, co zyskałem. Wszyscy znamy pana Neumana. Marcina Neumana, tak? On urzekł wszystkich ludzi tym, że na przykład zaczął wypowiadać się o fizyce kwantowej. I zaczął się wypowiadać z sensem. Bardzo. I to niestety spadł na niego hejt za to. Z jakich powodów? Przecież to jest bardzo inteligentny człowiek, a że robi to w taki sposób, żeby to budować swój wizerunek, no to to już jest jego sprawa. Ale to, co on mówił i on mówił o wykładach, o wszystkim, to ja się na tym właśnie złapałem, że ja już to robiłem bezwiednie. I na przykład szedłem na trening wytrzymałościowy na siłownię, zakładałem słuchawki i włączałem na przykład wykład o fizyce kwantowej i fizyce relatywistycznej z Andrzejem Draganem i sobie słuchałem. Sobie biegam na tym orbitreku, biegam, przychodzi mi kolega, mówi, daj posłuchaj, słuchasz, bo coś fajnego, bo tam cię widzę wkręciła, a tam kwanty, pola kwantowe, pole Hubble'a, cały ten... co to jest? To jest muzyka? Mówię, nie, to jest wykład o fizyce kwantowej. Dobra. I tak. Tak, właśnie... Loko. Powoli, zaczynając od spodu albo od grubych rzeczy, budujemy też swoje postrzeganie. I to, że na przykład ktoś przez chwilę nie mógł zrozumieć tego, na czym polega pole kwantowe, na czym polega teoria strun, nie znaczy, że nie będzie rozumiał podstaw z innej strony. Tak, po prostu nie ma tej wiedzy. Tak samo tutaj. Budujemy to od podstaw i rozwijamy się do samego tego szczytu, do tego piku, powiedzmy w postaci fizyki kwantowej i fizyki relatywistycznej. Poznajemy Kruszynę od zupełnie innej strony, ale już pogadamy jeszcze. Dziękuję Ci, prostu niesamowity jesteś, ale chciałabym, żeby widzowie zobaczyli również, jak to wygląda. Leźcie. Dziękuję ślicznie. Ja idę Pokemony łapać tutaj zdjęcie. Pokemony. Chodźcie, zobaczymy. Światełko teraz trochę proszę w dół, żebyśmy nie przeszkadzali. Kamerą. Kogo my tu mamy? Cię łapię cały czas. Pokażmy tutaj, jak wygląda reżyserka. Mamy naszego reżysera. Sorki, że wam uciekłem tak tamtym razem. Bardzo przepraszam. Nie szkodzi, to jest nasz reżyser. Już na mnie krzyczyli, że nie ma, nie tak. Jestem reżyserem. A ja cię porwałam, jesteś wykonawcą. Ale z przyjemnością tu z wami pracuję. My również pracuje nam się bardzo cudownie. Chodźcie, zobaczymy. Usiądziemy zaraz w pierwszym rzędzie, żeby wam pokazać, jak wygląda talent show, Chojrak talent show. Dziewczyny, łapiecie. Czekajcie, idę do was. Tu możesz nam światełko poświecić, żebyśmy pięknie wyglądały. Przyszła nasza szefowa. Tak. Gdzie byłaś? Rozmawiałam z Kruszyną, która opowiadała o fizyce kwantowej i pięknych rzeczach. Natalia Szereta. Jest cześć. Z nami Weronika Zając. Pokaż się dzień tu bliżej. Dobry. Chodź, bo to jest proszę. Na YouTubka teraz, tak? Tak, to się chyba z widzami na YouTubku nie witałam. Nie witałaś się jeszcze. Dziewczyny robią wywiady z zawodnikami, a my teraz robimy live'a na żywo. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jak się podoba wam ogólnie talent show? Fajnie. Ja wiem, że to teraz, jako że to są eliminacje, to jest to bardziej kameralne, ale wszyscy w ogóle mają taką... Gdzie wywiad w tym? Koniecznie. A to już był robisz na kanale. Co? Tak, już jest. Znaczy, przepraszam. I to jest wzruszające, bo większość zawodników, którzy tutaj są dla rodziny na przykład, żeby coś pokazać i tak dalej. Nie, że mają taką motywację, że nie wiem, muszą zarobić, czy komuś coś udowodnić, tylko dla rodziny i to jest fajne. To super. Jest super, no. A co ci się najbardziej podoba? Wiesz co, wydaje mi się, że jest fajne grono ogólnie osób, które to oceniają. Myślę, że on się jury? Bardzo dobrze, tak, jeżeli się zna na tym. No ale widać, że zawodnicy są bardzo zaangażowani i na pewno chcieliby się dostać do finału i zwyciężyć. A my gdzie chcemy się dostać? No do Warszawy dzisiaj na pewno. Ale to najpierw pójdziemy zjeść i dopiero. Dziewczyny, ja będę jeszcze do was przychodzić, a my idziemy podglądać, jak wygląda praca walka z cieniem. Zgaśmy o tak na dół i chodźcie zobaczyć. Pokaż proszę, jak to wygląda. Chodź szybko. Pokażesz.
wygląda właśnie, eliminacje wyglądają, walka z cieniem. I dziękujemy. I teraz będzie pokazanie umiejętności na worku. I wszyscy zawodnicy przechodzą przez te eliminacje. Zakłada zawodnik rękawice. I tu w tym talent show mogą wziąć udział wszyscy. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania, jak sobie radzi zawodnik. Piszcie w komentarzach. I dziękujemy. Michał Walszczyński-Lis prowadzi. I teraz komisja będzie się wypowiadać o tym. Nie wiem, czy słyszycie. Zawodowym, obok się zawodowym, tak? Powiedziałeś, że chciałbyś z tym połączyć przyszłość. Czy ty zgodzisz się z takim twierdzeniem, że boks zawodowy to jest przede wszystkim biznes? No na pewno, pieniądze są bardzo ważne. Z pieniędzy nic się nie zrobi, no bo nawet chociażby opłacić trenera, opłacić jakieś wyżywienie, niewyżywienie, no trzeba za to żyć. A wiadomo, ciężko to też połączyć czasami naprawdę już takie zawodowe treningi z pracą na etacie, bo po prostu czasu może brakować jeszcze z rodziną, ze wszystkim, więc jednak te pieniądze są ważne w tym sporcie. A ty jak w tym momencie zarabiasz? Ja jestem instruktorem szachów, trenerem szachów. O. Także taka zupełnie inna dyscyplina. Zawodnik, który jest trenerem szachów. W zarodku. No wiadomo, liczę, żeby te boksowanie się do tego doszło, żeby jakieś pieniążki w końcu się zwróciły. Po wielu latach tak naprawdę mam wkładania w to. Po prostu z czystej pasji. A czym jest taka dyscyplina szachowa? Ale nie wiem, ile to jest tak naprawdę prawdziwa dyscyplina, jest właśnie na przepraszam, przejęłam kamerę na chwilę. No to raczej myślę, że to jest prędzej takie, że tam gdzieś niby coś organizują, ale to tylko wzajemne adoracje. Nie, na szachy. Poprawisz mi trochę, proszę, obrazek? Nie, żeby zmęczyć, tak. Żeby troszeczkę zmniejszyć. Jeszcze bardziej zwiększ. Zwiększ. Wyczerpujące wysiłku fizyczne. Właśnie zasiadaj do szachów, do krzyżówki. Ja wiem, że Łomaczenko, Łusyk, coś takiego... Tak, tak, tak. Wszystko będziecie mogli zobaczyć również w telewizji TVS, Telewizja Śląsk. Żeby też kreatywność jakąś wzmocnić, tak? Czy są takie metody? Monika na buzi, piszcie komentarze, widzę wszystko. Tylko ładne, proszę. Żartuję, piszcie, co myślicie. Ciężkiego, a potem na przykład do roboty, gdzie musiałem jednak te szachy tłumaczyć w swoim zawodniku. Miałem medalistów mistrzostw polskich, ale byliśmy teraz w Gruzji na mistrzostwach świata, więc... Tam już taki poziom jest naprawdę wysoki, gdzie 8-9-latkowie potrafią grać partię, nie patrząc w ogóle na szkolnicę, to wszystko pamięci. A skąd się wziął w tym życiu boks? To jednak szachy i boks to jest jednak takie dwie dyscypliny, które są takie dość rozłączone. Ja skąd boks to się wziął? Znaczy szachy to mi się wzięły od dzieciaka trenowałem. Ogólnie byłem chłopakiem z osiedla, no to takie były czasy, gdzie wiadomo, osiedle integrowało, gdzie się... Piszcie, czy słyszycie, co mówi zawodnik i jury. Tam starsi koledzy też coś się ruszali, też koledzy poszli na trening, to ja z nimi. Fajna spódnica, dzięki, no, sukienka. Ja zostałem w tych sportach walki, jak to najczęściej. Monika wolna jest. Jak fajnie, że jesteś w pakiecie szedla. Nieważne, że zajęta. Czy przyznaję, słuchać, że super, cieszę się, że słuchać wszystko. Ja mam wrażenie, że ilekroć dzięki. Ktoś miał jakieś... Słyszycie mnie, kochanie? Super. To wszyscy ludzie boksy mieli. To ilekroć tak, to mam wrażenie, że wszystko wygrywali. Kurczę, powiem tak, że dużo ogólnie tych awansów na ulicy to nie miałem. Tam jakieś na tankach się też zdarzyły, no bo też były jakieś tam epizody w życiu. Jakieś takiej mocnej porażki nie pamiętam, a chociaż było raz, że mnie tam we trzech przekopali, więc... A, no, ale też się zdarzało jakieś tam na walkę. No, także dużo walk nie miałem. No i często były nierozstrzygnięte, no bo wiadomo, tu nie ma sędziego, tu nie ma werdyktu, po prostu... Kończyło się i tyle.
Ja tylko stał na straży, tak, że też bardzo przyjemne. Znaczy ja jestem też zwolennikiem tego, że zaczepiać słabszych to nie jest żaden punkt honoru, ale jeżeli ktoś by mnie zaczepił, czy tym bardziej teraz moją rodzinę, moją kobietę, czy moje dziecko, no to oczywiście stanąłbym w obronie rodziny. Stan wyższy konieczności, tak? Sam awantur nie szukam, ale wiadomo, jak ktoś szuka na siłę, to znajdzie. Dobrze, chcesz zarabiać na boksie, więc 50 tysięcy to byłby dobry start. Trzymamy kciuki i do zobaczenia. Dzięki. Dziękujemy. Dobra, bierzemy zawodnika. Coś się zacięło? Jesteś. Zobaczcie, wszystko jest okej? Dobra. Kolejny zawodnik, zobaczcie. A my idziemy łapać zawodnika od zaplecza. Cześć. Biegniemy. To są ludzie z całej Polski, moi drodzy. I teraz pokażę wam kulisy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Cześć. Z tobą pogadam za chwilę, ale pogadam z tobą. Ty byłeś przed chwilą? Byłem. Powiedz, jak wrażenia? Fajnie, poszło. Jakbyś tam poszło. Bałem się wywiadu, no bo to wiadomo, to łatwiej byłoby wyjść do klatki i się bić niż tutaj mówić, ale myślę, że poszło w miarę fajnie, że gadaliśmy, minęło szybko, więc przynajmniej dla mnie przyjemnie. Czyli jest, było fajnie. Bałeś się najbardziej, poczekaj, ustanę z tej strony. Pewnie. Bałeś się najbardziej właśnie rozmowy z jury? No myślę, że to dla nas prostych chłopaków to może być najtrudniejsze, no bo jednak z tym boksem, no to obicie mamy cały czas, jednak to robimy codziennie praktycznie. A rozmawiać przed jury, przed komisją, która to ocenia, jeszcze przy setkach kamer, przy całej masie ludzi, która tam była, no to wiadomo, to może być trochę trudniejsze. Chodź, pójdziemy tam, bo ponoć jesteśmy za głośno. Kurczę. O, to może wejdziemy do szatni. Chodź. Żebyśmy nie krzyczeli, przymkniemy drzwi. Dobra. O. Teraz możemy pogadać. A kto według ciebie z jury był najbardziej groźny? Znaczy nikt nie był groźny, wszyscy byli mili, sympatyczni, uśmiechnięci, więc no mówię, mi minęło to naprawdę przyjemnie, gdzie no mówiąc szczerze, obawiałem się trochę tego, że mogę się spalić jakoś tam, że mogę jakieś bzdury powiedzieć. Bardziej, no wiadomo, chłopaki z obitą głową to różnie gadają. Jesteś zadowolony z siebie? Jak poszło ci walka z cieniem i trening na worku? No to znaczy, no to było takie chwilowe pokazanie, no w pół minuty to za dużo się nie pokaże. Tak naprawdę ta największa weryfikacja to będzie w momencie, kiedy będziemy mieli walki. I myślę, że to już wszystko zweryfikuje, że ring zweryfikuje. Widzę, że wiadomo, poziom jest bardzo mocny, są bardzo mocni chłopacy, więc no będziemy się sprawdzać, kto jest najlepszy. Poznałeś ja. Nie, no pewnie, no ale wchodzisz do ringu z nami? Pomyślę. O, no to zapraszam. No tak. W tej edycji niestety nie będzie kobiet, ale w przyszłej, ktoż wie. Może przemknął, o. Chyba nie poprosi. Powiedz mi, podglądasz zawodników, poznałeś swoich konkurentów, zawodników innych? No, poznajemy się tutaj, także bardzo sympatyczne chłopaki, nie ma zupełnie spiny, każdy tak naprawdę jest na luzie, więc myślę, że będzie fajnie, będzie dobrze. Już czuć taką nawet trochę rodzinną atmosferę, że... O, to niedobrze chyba, powinna być nutka konkurencji. No, ale to przecież będzie, to kurczę, to przecież my nie jesteśmy tutaj od wyzywania się, od robienia sztucznych afer, od gadania głupot. Każdy z nas ciężko trenuje, no i będzie chciał to udowodnić tutaj w ringu. A wypatrzyłeś może kogoś, z kim chciałbyś już stanąć w ringu? No to dla mnie to wszystko jedno. I tak, jeżeli chce się wygrać, to trzeba będzie pokonać wszystkich. Także czy dostanę kogoś w pierwszej rundzie, czy dostanę kogoś w czwartej finale, to dla mnie to wielkiej różnicy nie robi. Chcę po prostu dać dobre bitki, chcę dać siebie 100%, a co będzie, to zobaczymy. Jak myślisz, kto jest groźniejszy według ciebie, dla ciebie, kto jest groźniejszy? Czy ktoś, kto już ma kupę doświadczenia w ringu, stoczył, ma dużo medali, zdobył wiele tytułów, czy może osoba, która chce wejść w ten świat i może zaskoczyć, tak naprawdę nie możemy jej nigdzie obejrzeć, jak walczy? I czy taka osoba jest według ciebie bardziej groźniejsza, bo może zaskoczyć, czy jednak ta osoba z tytułami, która już ma spore doświadczenie? No wiadomo, doświadczenie daje dużo, bo chociażby spokojna głowa, ale to też nie ma tak tego oceniać, bo może się okazać, że naprawdę chłopacy, którzy w życiu nie walczyli, będą dużo groźniejsi. I tutaj no, każdy ma równe szanse. Każdy zaczyna, mamy te 6 tygodni od eliminacji do walk. Jak to ten czas przepracuje, to wyjdzie z czasem, także zobaczymy wtedy. Dlaczego się zgłosiłeś?
podoba mi się strasznie ten format tego turnieju, no bo mamy 16 zawodników, zwycięzca jest jeden, wygrywa najlepszy. Są bardzo mocne chłopaki, widziałem i właśnie z Gromdy i zawodowcy są tutaj, bokserzy. I nie ma tutaj czegoś takiego, że ktoś sobie może rekord nabić, że ktoś może dobierać sobie słabych przeciwników, to wszyscy tu wygrywasz, dostajesz coraz mocniejszych. Mm-hmm. I to mi się podoba, że jeżeli będę wygrywał, to będę piął się w górę. Co możesz powiedzieć osobom, które są nas oglądają? Warto tu przyjechać? Myślę, że warto, że każdy z nas będzie dawał 300%, że będziemy chcieli dać fajne bitki dla siebie, dla publiczności. No i myślę, że warto trochę czasu poświęcić, że będzie naprawdę dobre widowisko. Jakie jest twoje motto życiowe? Co możesz powiedzieć osobom, które nas oglądają? Motto życiowe? No, to ciężko powiedzieć, ale... Czy jakieś konkretne jedno motto życiowe mam, ale... Nie, co ci przychodzi do głowy? Co ci motywuje najbardziej? Wstajesz rano i nie chce ci się nic, no, jest różnie z pogodą, a to teraz tak łatwo nie mam, bo od 3 miesięcy jestem ojcem, więc... Gratuluję! Dzięki wielkie. Córeczka, chłopczyk? Córeczka, więc najbardziej motywuje na pewno rodzina i uśmiech córeczki. To też na pewno dla mnie nowe doświadczenie, więc uważam, że sprawdzenie tutaj to jest też taki ostatni dzwonek, żeby jakby pójść w ten bok zawodowy, może coś dalej by z tego było. Mhm. I myślę, że to jest największa motywacja. Rodzina, osoby, które wspierają, ambicje, własne cele, żeby dążyć do tego celu, więc... Czyli mottem można powiedzieć, że twoje jest uśmiech bliskim osoby, daje mi największą motywację i moje ambicje są moją drogą do celu. No można tak powiedzieć, jak najbardziej. Także... To zostajemy przy tym. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę, a my idziemy dalej oglądać. Pewnie. Dzięki, trzymam kciuki mocno. O, dzięki wielkie. Pokażmy sobie tutaj, dziękuję ci, my sobie jeszcze pokażmy w lusterku, możemy się zobaczyć, zobaczcie, widzicie? Pewnie widzicie, a przy okazji widzicie operatorkę Wiki. Twarz zasłoniła sobie, Wiki, wstydliwa jest bardzo. Ucałujcie Wiki i pozdrówcie, to nie będziecie tak wstydzić strasznie. A teraz muszę cicho gadać, bo tam wszystko słychać. Pokażę wam zaplecze, wejdziemy na scenę, tylko światełko przygasimy. Bubu Ćwik! Słuchajcie, musimy go zgarnąć zaraz. Zobaczcie, chodźcie. Jak to wygląda? Z nami prowadzący. Muszę być cicho. Ale zobaczcie, jak to wygląda tutaj za kulisami. Cześć. Cześć. Co ty robisz? Trzymam worek. Worek trzymasz? No, żeby nie odleciał. Chodź, tutaj trzymasz worek, żeby nie odleciał. I dużo ci za to płacą? Jeszcze nie wiem. Dogaduję się jak na razie. I mówmy, nie można o tym gadać. Jak podoba ci się, jak walczą? No. A sam trenujesz? Sam tak, trenuję. Na początku wiosny mam sam eliminację do mistrzów. I ty trzymasz tylko worek tu? No. Dlaczego? Zaproponowali, żeby sobie zarobić, no to czemu nie? Widzicie? Widzicie, jaki jest świat po prostu? Ale ja ci gratuluję, słuchaj, trzymamy mocno kciuki. Dziękuję. Przyjdź do nas później na wywiad tam, dobrze? Przyjdziesz? Tam, gdzie jest ścianka? Obiecujesz? Tak. Ja wyciągnę od niego wszystko, jak doszedł do tego w tym miejscu, w którym jest. A tu jest pan prowadzący Janek. Nie przeszkadzać. Tak. Ale obiecuję, że już nie zagadam cię, bo ja Janka wcześniej zagadałam, słuchajcie, i nie zapowiedział jednego zawodnika. Nie wyprowadziłem go, no ale już tłusty. Teraz siedzimy tu, kamerujemy stąd. Taki wiesz, ale mam talent. Zawsze prokup jakieś żarciki dopierdala, więc... Mhm. Jak twoje żarciki w suchary się zamieniły? Nie no, z Bubem ja nie mam co rywalizować, bo Bubu tutaj rozpierdala system. Dobra, pokaż mi Bubu. Chodź bliżej, albo przybliż proszę kamerę nam. Będziemy mogli zobaczyć, jak Bubu z bliska pokazuje walkę z cieniem i worek. Słuchajcie, mamy genialne miejsce. Muszę mówić cicho, bo zaraz mnie stąd wyrzucą. Ale nie udaj mi się, nie? Pokaż tę buźkę nieskalaną. Pokażę, tylko oglądajcie teraz Bubu Ćwika. Moja buźka i tak jest wszędzie.
Na razie widzimy tyły Gubućwika, ale zaraz pokażę nam front. No co? Śmieje się Janek z moich tekstów. No zawsze są zabawne. Mam nadzieję, że was też bawią, że nie rzucam sucharami. W ogóle ostatnio Hubert Mściwojewski, słuchajcie, pokaż się ty z koleżanką, zaraz się pokażemy. Hubert Mściwojewski, ostatnio się pyta mnie, Monika, skąd ty bierzesz te teksty? A ja tak naprawdę sama nie wiem, one po prostu mi przychodzą. Dziękuję. Powiedz, że ja jestem anonimowa. Ty jesteś anonimowa, operator, pani moja piękna jest anonimowa. Mówi, ale ja wam pokażę. Nie ma tak łatwo. Dużo gadają, Monia jest piękny Stefan. Stefan Świat, mówicie? A wiecie, że ja mam mój odkurzacz, nazwałam Stefek, Stefana? Mój odkurzacz, który jeździ sam taki i sprząta, bo muszę mieć takiego, przecież jestem cały czas gdzieś. I jak gdzieś jestem gdzieś, to sobie go włączam z telefonu. Ale odkurzam to już ten wiek. Moja babcia też. Jaki wiek? Przestań. O czym ty gadasz? Zobaczcie, to jest walka z ciałem. Zobaczcie, skurkowane wie, jak się ustawić, widzicie? Żeby jury dobrze widziało. Cały czas jest frontem do jury. Do nas też możemy go zobaczyć. Piękne mamy ujęcie, chyba najlepsze. Wszyscy operatorzy będą mi zazdrościć. Dziękujemy, zapraszamy. Co Bubu, pomimo swoich rozmiarów, wydaje mi się, że nie będzie tu nawet jakiejś zadyszki, bo większość zawodników była pełna para. To jest 30 sekund, mniej więcej 30-40 sekund, jeśli chodzi o walkę z cieniem. Drugie tyle na worku, a jednak no, załóżmy minutę tylko było łącznie, no i każdy miał zadyszkę, tak? No, ciężko mi było odpowiedzieć na pierwsze pytanie jury. Pokaż Bubu. A co dopiero 10 minut w ringu. No jest to jest walka, więc... Ale nie słyszę zadyszki Bubu. Bubu? Nie, naprawdę, kondycyjnie. On jak na swoją wagę wychodził bardzo dobrze. Ciężko worek utrzymać jest. Te ciosy muszą ważyć. No to jest prawda. On się ja myślę, że bym się z 5 razy salto zrobiła, jakbym dostała taki cios. To by było show. Ale co jest fajne, Bubu cały czas się rusza, nie? Bo było kilku zawodników, nie wiem z czego to wynika, czy to był stres, czy po prostu tak są nauczeni walczyć, może nie wiem, nie sparują. Wielu zawodników po prostu stało sztywno na nogach. Nie? Stali sztywno na nogach, no i nie było jakiegoś ruchu. No tutaj akurat, nie wiem, może będzie obskakiwał przeciwników. Jest ze mną Janek właśnie. Janek je... Jędzierowski. Bo już ja Janka dzisiaj mówiłam z 5 razy i zawsze inne nazwisko wymyślałam. Janek Jędzierowski. I masz dużo wiedzy, jeżeli chodzi o boks? O boks nie tyle. Na pewno obracam się bardziej w świecie MMA. Mhm. Możemy cię zobaczyć jako anonsjera prowadzącego tak. Gale sportowe. Na pewno u Krzyśka Szulakowskiego, czyli Solo Combat Federation. 20, tak, dokładnie 24 lutego jest kolejna odsłona. Więc wszystkich zapraszam. Jeden z moich operatorów właśnie, który też ma swój kanał, Świstak walczył tak. Na pierwszej gali. I Świstak, nie wiem czy nie będzie również na tej walczył. Z tego, będzie co... walczył. Tak, no właśnie, więc jak najbardziej. Trzymamy za niego kciuki? No, zobaczymy, ring zweryfikuje. Nie no, ja ogólnie mam tak, że jeśli jestem konferencjerem na jakiejś gali, nie typuję, nie obstawiam, czy się z kimś lubię, czy się z kimś nie lubię. No to jestem neutralny, więc nie ma jakiegoś wyróżniania, nie? Z mojej strony. Jako prowadzący, czy widziałeś dzisiaj tutaj osoby, które czymś zaskoczyły? Szczerze, powiem ci, że zaskoczył mnie faktycznie stres u niektórych zawodników. To na pewno. I o tym już przed chwilą wspominałem. I czy ten stres
objawi się w ringu. Wydaje mi się, że to może dużo wpłynąć na walkę. No to jest 10 minut. Wielu zawodników weszło z ulicy, jak sami powiedzieli. Nie przygotowywali się w żaden sposób. Więc kurczę, mają półtorej miesiąca tak naprawdę na to, żeby się przygotować kondycyjnie. Nie? No i kolejna sprawa, czy dadzą radę. No to są duże chłopaki. Nie uważasz, że jury jest trochę za dużo gada? Jest za bardzo rozgadane? Może z jednej strony tak, z drugiej strony słuchaj, no będzie co ciąć. Będzie co ciąć. No, nie wiem, nie słucham ich za bardzo. Nie wiem, o czym gadają. Więc nie mam jakiegoś odniesienia, czy to z sensem leci, czy nie. Kurna. Michał tak, już. Michał takim wzrokiem się na nas spojrzał, że zaraz... Ale to jest prawda. Wyleci i nas kurna pobije, nie? Nie, no tak, tak, jak bubu, tak jak bubu nikt nie krzyczy. Ale wracając do jury, tak, ja nawet gadałem z... Światła zabiłem trochę. Gadałem z Hubertem na ten temat, czy nie przesadzają z pytaniami. No ale tak jak Hubert powiedział, no jednych się wyrzuci, innych się wytnie, więc... No będzie to montowane tak naprawdę, więc... No wy tylko macie tę możliwość zobaczenia na żywo na TikToku najlepszej polskiej dziennikarki Monika Laskowska. Możecie też zobaczyć sam początek właśnie show, które tutaj mieliśmy. I tam które będzie początek. Startował pewnie za jakieś dwa tygodnie, tak? Jakby dwa miesiące, więc zanim pierwszy odcinek wyjdzie, no to myślę, że jeszcze dwa razy się będziemy widzieć. Mhm. Bo kolejny raz będziemy się widzieć kiedy? W marcu? 3 marca. 3 marca, także słuchajcie, 3 marca. Teraz kolejne zobaczymy i to już będą walczyć ze sobą, już będziemy mieć zawodników sparowanych. Będzie 8 walk. Zawodnicy dzisiaj będą losowani oczywiście. Tak, zaraz jak skończymy w ogóle eliminację. Ustawiamy zawodników, nie wiem, no wrzucamy ich nazwiska do jakiejś miseczki, no i co, i będzie losowane. Jestem ciekawy w ogóle, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o ich emocje, no bo są ciężsi, są lżejsi, więc może być fajnie, jeśli chodzi o reakcję zawodników. Czy myślisz, że Ćwika sparują razem z Kruszem? Kto jeszcze? Bubu Ćwik, czy będzie? Tak, Bubu Ćwik, no. Może być zasparowany z Kruszyną, nie? Czy myślisz, że to będzie z kimś innym? Wiesz co, będzie losowanie, więc kogo oni wylosują, no to z tym będą walczyć. Nie ma czegoś takiego, że zestawiamy. Wszystko jest, wiesz, w kartach. Zobaczymy, czy moja intuicja dobrze mówi. Pokażmy, zobaczmy, co tam jury gada. Ale to by mogło być ciekawe, bo Kruszyna jest ciężki. A tak, jest duży, jest ciężki, ciężko chodzi, nie rusza się zbyt szybko, ale znowu ma długie łapy, a Bubu lubi wskakiwać pod ręce, a lubi nisko wyprowadzać ciosy, gdzieś atakować wątrobę, więc no i jest bardzo ruchliwy, nie? Więc mogłoby być to faktycznie fajne zestawienie. A myślę, że ostro by było. Myślę, że tak. A ja bym zostawiła taki smaczek na walkę wieczorą. No, gdyby tak było, to było naprawdę ciekawe. No ale o tym też już właśnie z chłopakami gadaliśmy, bo jednak jest to jedna runda. Zawodnicy nie będą mieli za bardzo czasu na zweryfikowanie, sprawdzenie przeciwnika. Czekajcie, bo się zamyśliłem. Nie będą mieli czasu na zweryfikowanie za bardzo tego zawodnika, czy tam skonsultowanie z trenerem, na co zwracać uwagę i czy będą szli faktycznie na żywioł, na ostre wymiany, czy będą znowu wycofani, bo jednak przy tych wagach, które tutaj są dzisiaj na eliminacjach, no to może być naprawdę grubo, nie? Będą te ciosy na pewno ważyły. No więc jestem ciekawy, czy tu są bardziej pojebani, czy jednak rozsądni i będą faktycznie to traktowali na poważnie. No bo no kilku jest, wydaje mi się, takich uliczników z tego, co widziałem. Właśnie, jaki duży poziom jest szaleństwa?
A powiem ci, że poczekaj. Łapiemy, dobra, a my łapiemy bubućwika. Chodź, proszę, łapmy go, dasz nam światełko. Chodź, 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 szybko idziemy do niego. Tu kolejny zawodnik wchodzi, tam wchodził kolejny zawodnik. A my łapiemy bubućwika, niech może chwilkę odsapnie. Czy ty już byłeś? Byłeś. A przecież robiliśmy rozmowę, powiedz mi jak. Jak się walczyło z cieniem własnym? Tak jak mówiłem, spięty strasznie, byłem zestresowany przy komisji i przy wywiadach czuję się swobodnie. Przy mediach swobodnie się czujesz? Tak, ja tam zawsze. Mhm. A powiedz mi, jak oceniasz dzisiejszy swój występ? Na truje. Tak, mówię, byłem spięty, miałem przygotowaną akcję, którą szlifowałem z moim trenerem ostatnio pół treningu. Miałem ją wykonać i wykonałem. Może, bo jesteśmy trochę głośno, zaraz nas wygonią. Miałeś ją wykonać i? I może dotarłem do połowy akcji i potem zacząłem się plątać, także... Mhm. Czyli po prostu za bardzo się sfokusowałeś, tak? Tak, tak jak mówię, no... Gdybym dostał kogoś, miałbym posparować, to bym po prostu sobie posparował. A tutaj no miałem się w cudzysłowie popisywać, no i tak średnio mi to wychodzi raczej. Który byłeś? Trzeci. Na scenie? Trzeci? Trzeci. Jak myślisz, gdybyś wyszedł na scenę później, czy dałoby ci to więcej, czy więcej jednak stresu by było? Nie, raczej jestem z tych, którzy wolą wszystko mieć od razu z głowy, tam raz, dwa i po wszystkim do domu. Do domu? Do domu, do żony, do córki. I jak myślisz, przejdziesz dalej eliminację? No pewnie, no te duże chłopaki muszą przed kimś uciekać. No tak, przed tobą będą uciekać. No tak. Mhm. Ja jestem tym, który z narożnika wychodzi, idąc do przodu. Tak. No co twoja rodzina, co twoi bliscy? Jest bubu, ćwik, bubu, bubu, bubu. Chodź tu. Nie chcę się wypowiadać teraz, jak chcę się wykąpać. A jak się wykąpiesz? Tak, bo śmierdzę pewnie. Ojojoj. Ja tam nic nie czuję. Ja też nie czuję. Jest okej, okay, nie? Jest okej. Okay. Bubu się wykąpi i będziemy go łapać. Gdybyś dostał walkę właśnie, żebyś, bo będzie losowanie, kto z kim będzie walczył. I gdybyś dostał Bubu, co wtedy? To jest już porządny zawodowiec, doświadczony bardzo. Byłoby mi szkoda, no ale no, znalazłby sobie inny turniej, także... Bubu? Ja idę dalej, Bubu wraca do domu. No. Mhm. I tak do wygranej. No. Jak długo trenujesz? 10 lat. Z 3-letnią przerwą, tak? Bo od 2012 roku, kiedy otworzyli w Lęborku sekcję Orkan. Tam ją szybko zamknęli, przeniosłem się do Bombardieru Gdynia, bo mieszkałem już w Gdyni. Mhm. I tak jak w 2016 do 2019 zrobiłem sobie przerwę, tak? Zaczęło się dorosłe życie, koniec szkoły. No i teraz tam później sobie postanowiłem wrócić, troszkę pobawić się w jakieś białe kołnierzyki. No i przyszedł jeden, drugi lockdown, stwierdziłem, trzeba troszkę na tym zarobić, no i jestem po wypłatach. Mhm. Wróćmy do pytania, kto najbardziej cię wspierał, żeby tutaj pojawić się na eliminacjach? Żona. Ja mam najlepszą żonę na świecie, naprawdę. I nawet jak nieraz chciałem sobie odpocząć, tam była 23, jeszcze miałem tam salkę zrobioną sobie w piwnicy, bo było wszystko zamknięte. No po prostu ona mnie wyganiała, powiedziała, idź rusz się, zrób coś. No. Żona, nie dajesz mężowi odpocząć w ogóle? Nie, ona po prostu mnie dba. Ona wie, że ja powiedziałem A i ona pilnuje, że ja powiedział też B. Czyli dodaje skrzydeł. Tak, wspiera mnie. Mhm. A były osoby, które podśmiewały się i mówiły, co ty robisz w ogóle, nie masz szans, nie powinieneś tutaj przychodzić. Nie, a jak były, to nie powiedziałem tego w twarz. Bały się? Albo nie miały czasu, no bo jestem zawsze albo w pracy, albo ćwiczę, albo w domu. No także ciężko mi coś powiedzieć w twarz. Czy są osoby, które się ciebie znają, albo wiedzą, że trenujesz i omijają cię szerokim łukiem, boją się ciebie? To nie jest śmieszne. Jest parę osób, które mi zalazły za skórę i no... Które, inaczej, ja jestem osobą, która bardzo ciężko, żeby nazwać kogoś przyjacielem. Każda osoba, którą nazwałem przyjacielem, okazała się później kutasem. I w tym momencie tak, ci ludzie jak mnie widzą, to przychodzą na drugą stronę ulicy. Co się dzieje z takimi osobami, które znalazły ci za skórę? Chodzą po ulicy jeszcze?
Chodzę po ulicy nocy, już nie będę ich ganiać. No po prostu. Dla mnie już tam ich nie ma. Z mojego życia są wyeliminowani. Może czasem jeszcze gdzieś tam próbowali im powiedzieć przejście. Po prostu traktuję jak powietrze. No i tyle. No. Nie szukam jakiejś zwady. Ja staram się być naprawdę spokojnym chłopakiem. To zmienia się, jak wchodzę do ringu, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będę walczyć, wtedy w moich oczach takie iskierki się pojawiają, no i wtedy idę się bić. Co możesz powiedzieć oglądającym? Powinni się pojawić na takich eliminacjach, w takim freaking talent show, pokazać, co potrafią w boksie i walczyć o swoje marzenia, czy lepiej niech zostaną w domu i siedzą sobie i oglądają cię? Wiadomo, że trzeba oglądać mnie, ale jest też 14 innych zawodników, którzy nie będą mieli pary, także zapraszam. Drugie miejsce czeka. Widzicie, macie szansę na drugie miejsce, a oczywiście pierwszy należy do? Do mnie. A przedstawisz nam się? Łukasz Smarzyński. Łukasz Smarzyński, my trzymamy za ciebie mocno kciuki. I ciekawe, czy wśród was jest taki chojra, który się z nim zmierzy. Jestem bardzo ciekawa. My idziemy dalej oglądać, co tutaj się dzieje. Widzimy się następnym razem. Dzięki. Wywiad możemy zobaczyć, całą serię wywiadów zobaczycie już jutro. Ja to czekam na Bubu, podglądam go serdecznie cały czas i pozdrawiam. Wywiady pojawią się już jutro, bo musimy je tam zmontować, obrobić, zobaczycie wszystkie wywiady, ale tutaj jeszcze idziemy podglądać, co się dzieje, chodźcie. Jestem genialny. Dlaczego jesteś genialny? Mogłem być prokopem, gdybyś była robiła zachołownię. Ja zachołownię? Byśmy tu z boku komentowali całe show. To tak będziemy robić następnym razem. No. Nie? Nie, poważnie. No. To by fajnie siadło. Ale to tak teraz po tym, jak gadaliśmy, no, wszyscy. Czy wy jesteście za, żebym była hołownią, a on prokopem? Robimy? A jak? Powiedz mi jeszcze, kto ci się najbardziej tutaj podoba? Ja już się pytałam chyba. Wiesz co, był tu jeden... Zawodnik. Dosyć wysoki zawodnik. Kurczę, to jest chyba Bartłomiej Chmielewski. Dlaczego on? Nie wiem, wydaje mi się, że ma predyspozycję. Chodź tam dalej trochę. Dziękujemy bardzo. O, już, dobra. To ty idź do roboty. Prokopie. A ja łapię. Czy ja mogę cię złapać? Proszę? Mogę cię złapać? Chodź, pogadamy. Chodź. Pogadamy, tylko pójdziemy trochę dalej, wiesz, żebyśmy nie... Wejdźmy sobie tu na chwilę do garderoby. Cię zapraszam. Zamykamy drzwi. Z zawodnikiem tutaj będę sam na sam. A robię to dlatego, moi kochani, nie dlatego, że chcę być sama z nim, sam na sam. Chodź, tutaj sobie przykucniemy. Chodź tutaj do mnie bliżej. Tylko dlatego, że po prostu, wiesz co, ja zrobię sobie, usiądę, bo już nogi bolą i będę trochę wyższa. Robimy to dlatego, żeby z tobą porozmawiać. Powiedz mi, jak oceniasz swój występ? Nie wiem. Chodź bliżej, myślę, tutaj do nas, proszę, z światełkiem. O. Ale nie wiem, nie widziałem go z boku, więc nie mogę go ocenić. A zestresowałeś się przez chwilę? Jak wchodziłeś na scenę? Na pewno jakiś tam stresik jest. Pierwszy raz. Ale... Jak długo trenujesz? Szczerze? Nie wiem, bo ja tak trenowałem 2 miesiące, pół roku nie trenowałem, pół roku nie trenowałem rok i to tak. Nie zliczę. Ogólnie gdzieś tam cały czas się jakoś ruszam, ale nie mam tak. Jakbym miał ci powiedzieć jakąś liczbę lat, dat, tak jak ktoś tam mówi, że od 5 roku życia, to u mnie tak nie ma. Jak w twoich oczach wypadło nasze kochane jury i komisja? Spoko, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Kogo najbardziej lubisz z nich? Chyba Ebę, nie? Bo tam ma te osiągi gdzieś... Duże. Tak, dokładnie. Bardzo też mi się podoba właśnie jako pięściarka gdzieś jej styl taka. No, moim zdaniem gdzieś tam ona ten boks w Polsce kobiecy bardzo fajnie pociągnęła do góry. Co, mamy być ciszej, czy co? Nie. Czy Ewa jest według ciebie piękną też kobietą? No chyba jest fajna, tak? Ale ja mam swoją, więc nie patrzę tak w ten sposób. No oczywiście twoje najpiękniejsze, ale Ewa też jest piękną kobietą, prawda? No. Czyli można być piękną osobą, inteligentną i jeszcze utalentowaną i walczyć. Dokładnie. A co największy problem ci dzisiaj sprawiło? Nie wiem, czy miałem jakiś taki duży problem. A kto cię rozgrzewał, kto cię trenował?
ogólnie sam się tutaj rozgrzewałem, sam się trenowałem, więc... Światełko poproszę na mnie też. Więc tak to wygląda. Odbija się w lustrze? No to musimy chyba jednak na drzwi ustać. Chodź tutaj, bo odbijamy się. Dobra, ale to musimy jeszcze tam długo dociągnąć. Nie, bo wiesz... Jeszcze mam do ciebie pytanie. No. Powiedz ludziom, czy warto brać udział w takim talent show? Mi się wydaje, że warto. Warto, każdy może przyjść spróbować swoich sił. Z marszu, że tak powiem. Ile masz wzrostu? 2. Oj. Nie masz obcasów. Nie mam. Ile wagi? 118 jakoś tak. 118, 115, 120. Skaczę. A gdybyś dostał o połowę mniejszego zawodnika, chciałbyś? Obojętne. Tu nie nastawiam się, że dostanę małego, że dostanę dużego. Mam wyjść i walczyć z każdym. Mhm. Tyle. Dostanę mniejszego, będę musiał walczyć z mniejszym. Dostanę większego, będę musiał walczyć z większym. Nie wiem, czy tu jest ktoś większy. Nawet tam jak przy Kruszynie stanąłem, to też nie wydaje mi się, żeby on był większy. Nie. Więc tyle. No. Mhm. Kto cię zachęca do tego, żebyś dzisiaj tutaj się pojawił? Sam. Co najbardziej cię motywowało? No tak jak mówiłem tam, chęć sprawdzenia się. Mhm. Jak... Przyjedziesz w marcu? Myślisz, że przejdziesz dalej eliminację? Mam nadzieję, no inaczej bym nie przejeżdżał. Dobra, no to my trzymamy mocno kciuki. Jeżeli macie pytania jakieś do zawodników czy do mnie, no to oczywiście piszcie, a my idziemy podglądać dalej. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Poczekaj, przedstaw się proszę jeszcze tylko. Mateusz Łubiński, trzymamy kciuki za ciebie mocno. Idziemy podglądać dalej. Chodźcie. Teraz będę cicho gadać, bo zaraz będą krzyczeć. A wiecie, jak oni będą krzyczeć, to ja będę krzyczeć i wtedy to będzie w ogóle masakr. O, chodźcie, zobaczymy worek. Widać stres, nie? Zawodników. No tak, no o tym już wspomniałem. Wydaje mi się, że 70% zawodników faktycznie okazało jakoś ten stres. Jestem ciekawy w ogóle, czy komisja o tym wspomni, czy zwrócili na to uwagę. Ale to widać, nie wiem jak wypowiedział, bo nie słucham wypowiedzi, ale w poruszaniu się tych zawodników jak najbardziej. Dobra, nie zagaduję cię, bo zaraz będziesz wprowadzał kolejnego zawodnika. A jeszcze komisja. No, więc wiesz, jeszcze 2-3 minuty. Spokojnie. Ale czekajcie, bo coś miałem mówić. O stresie, czy komisja powie, zwróci uwagę na to, że tak, zawodnicy jednak się stresują. Ty mnie zagadałeś jak zwykle, miałem jakiś inny temat poruszyć. No to pomyśl sobie, a ja jeszcze raz cię zagadam. Taka moja rola. Ja w końcu jestem a la Hołownia. Rozgrzewasz się? Jak ja widać. Nie przeszkadzam ci. Jest tutaj zawodnik, który się rozgrzewa, ale nie będziemy go deprymować po to, żeby po prostu wyszedł sobie ze spokojną głową. Bo jak zagadamy zawodnika, a ja potrafię zagadać każdego. Pamiętasz? Wiem, co miałem powiedzieć. A o dziwo, żaden... Masz? O dziwo, żaden z zawodników nie powiedział, że przyszedł tu po pieniądze. Tak. A nie wiem, jak u was, jak rozmawialiście z zawodnikami, ale żaden zawodnik nie powiedział, przerwam pokazy. Mm-hmm. Przyszli tutaj ci starsi raczej na przygody, a niektórzy przyszli się po prostu napierdalać, a jeszcze inni liczą na jakiś kontrakt, nie? Czyli gdzieś tam dochodząc do półfinału czy finału już, nie interesuje ich kasa, tylko jednak jakaś kariera. Mhm. Więc fajnie. Będzie sportowa rywalizacja. Ja idę, wiesz co, zobaczyć jak tam moja ekipa, czy robią wywiady, bo ja coś czuję, że siedzą na tyłku. Zaraz to ci widzimy na scenie. I widzimy się na scenie? Na losowaniu. Jeszcze dwie osoby i będzie losowanie. Wow! To idziemy sprawdzić moją ekipę, czy gadają z kimś. I za chwileczkę przyjdziemy zobaczyć, jak będzie losowanie. Będziecie widzieć to piersi, słuchajcie, na żywo. Bo to będzie wszystko montowane i dopiero puszczone w telewizji TVS, czyli Telewizja Śląsk.
a wy macie okazję zobaczyć na żywo, jak to wszystko wygląda, zobaczyć za kulisami, jak to wygląda. Ja się tylko trochę tutaj. O. I widzimy, mamy wszystko. Ja już wiedziałam, że oni stoją i chichroczą zamiast kurna pracować. I co, krzyczeć na nich czy nie? Właśnie zobaczcie, jak tutaj to wygląda. Chodź, usiądziemy na chwilkę. Czekaj, zaraz. Pani operator, muszę się zauważyć. Tu jest reżyserka. I czuwają ludzie, żebyście to wszystko widzieli i słyszeli. A mieliśmy już taki spajk, który pomyślałeś sobie. Idziemy do mojej ekipy. Może wrócę, ale na razie ciężko mi się w trawie znaleźć, bo spotykam. Bubu siedzi na wszędzie. Dziękuję. No na pewno. Zaskoczymy ich. Zobaczcie, co ja zaraz zrobię. Oj, oj. Zaskoczymy moją ekipę. Patrzcie, zaraz zobaczycie, co oni robią. Patrzcie, dawaj. Zobacz. Co robi moja ekipa? O, Bubu. Poczekajcie, to chodźcie, zobaczycie. Idźcie na ten. A my żyło. A, ja już chciałam krzyczeć, że sobie tutaj kurne robią. Cześć, Bubu. Tak. Dobry wieczór. Chodź, bo tu jesteś na żywo teraz. I ja cię zaprowadzę zaraz na ściankę. Powiedz mi, jak twój występ, pokazanie się przed jury komisją, jak uważasz? Tukłem tak, że aż sekundę nie zrobiłem. Przesiłem sobie paluszka. I co teraz? Do następnych eliminacji się zagoi? Zagoi się oczywiście, bo to są tylko lekkie skaleczenia. Oczywiście ten. Ale tak mówię, już dzisiaj jadę do Austrii na turniej następny. Jutro w Austrii walczę w innym turnieju. Słyszycie? Wy to słyszycie jutro na żywo, już jutro. Tak. Gdzie to będzie można zobaczyć? Na YouTubie chyba. Na YouTubie? Bo to jest prywatne studio, prywatna siłownia w Austrii, w Wiedniu. I tam jest... Jak chrzestny mieszka w Wiedniu. I tam jest turniej chyba 12-osobowy na małe rękawice, czyli będą obrażenia dość duże. No ale to jutro się będziemy bili dopiero, więc jeszcze dzisiaj żyję. Mhm. Ty masz swoje social media, żebyśmy mogli cię zobaczyć? Powiem tak, no ja walcząc nie mogę nagrywać tego i nie wiem, czy to będzie gdzieś ten, bo to jest tak moje prywatne studio. Nie ale jakieś info wrzucisz na pewno. No oczywiście, no, czy jak zdobędę gdzie możemy cię znaleźć na social mediach? No albo na Facebooku, albo na Instagramie, albo gdzieś na YouTubie to będzie na pewno leciało. No to na pewno będzie. A potem za miesiąc lecę do Anglii na gołe pięści, więc tam też będzie krwawo z mistrzem świata znowu tam gdzieś zawalczę w Anglii. No tak mówię, no gołe pięści, jakiś boksik, który coś się tam kręci, zawsze coś się dzieje. A jak w Austrii zdobędziesz pas, bo ci przerwałam to? To będę miał dwa. To będę miał dwa i jeśli się może zmieszczę, bo schudłem troszkę, to już mi tak brzydnie wisi, ale już nie tak jak wisiał. Dlaczego pojawiłeś się na Hojrak Talent Show? No bo powiem szczerze, że się to ciekawie zapowiadało. Przepraszam, bo jadłem chwilą hot doga i mieszczam ten. Z tego co zauważyłem, zgłosiło kilku fajnych zawodników. Nie ma tu jakichś takich śmiesznych typków, tylko są prawdziwi bijocy, ciężcy zawodnicy. Panie, będzie się sprawdzić z każdym. No wiadomo, że z każdym nie da rady, ale będzie fajnie to wyglądało. Kto będzie bardzo niebezpieczny? Ten, co ma już duże doświadczenie? Czy może osoby z mniejszym doświadczeniem myślisz, że mogą zaskoczyć czymś i rzeczywiście może pojawić się uderzenie, które... No w sumie każdy jest niebezpieczny. Małolaci jedną do przodu na fartach gdzieś trafią, jest niebezpiecznie. Ci, co mają doświadczenie, potrafią wyczekać, też tam huknąć. No różnie, no nie ma reguły, kto jest... z kimś lepiej. No wiadomo, trzeba mieć dzień, szczęście i lecimy dalej. Nie miałeś wątpliwości, żeby tu się pojawić? Nie. Wiedziałem, że dzień później jadę do Austrii, więc było po drodze. Powiedz mi, kto z jury był według ciebie najbardziej ostry i wymagający? Całe trio. Fajnie się rozmawiało z nimi. Bardzo mili ludzie. Muszę powiedzieć, że nie było nam gorzej lepszego, czego. Wszyscy się zachowali w porządku profesjonalnie, więc mówię, że całe trio, jak trojaczki. Mm-hmm. Trzy jajeczne i super sprawa. Bubu, chodź tutaj do moich pięknych dziennikarek. Powiedz mi, czy piękne moje dziennikarki nie powalały cię swoją urodą? Ja bym powiedział tak, że są bardzo piękne. Tam trener Kochanowski jest. On to na pewno pokaż mi pana doceni. Trenera i zapraszamy pana, tu. Panie trenerze, chodź panie trenerze. Moja żona, jakby to słyszała, to mogłaby nas
I to ja nic nie mówiłam, bo jeszcze mi się oberwie jak zwykle. Jest trener Kochanowski. Kochanowski, kochanek. Ale nazwisko obowiązuje, więc on tam najlepiej wie, co się dzieje. Tak mówię. To zaprowadźmy może razem, panie trenerze, na ściankę Bubu. I tutaj do moich pięknych dziennikarek. Zobaczcie. Oddaję wasze ręce, a tutaj przymagluję trochę trenera. Proszę, zapraszam już. 10% baterii mam, kurczę. Trenerze, proszę mi powiedzieć tylko, jak Bubu sobie poradził, dobrze? Może odwróćmy się. O czym teraz mówimy? Jak poradził sobie na scenie walka z cieniem i trening na worku? Znaczy, tutaj będę szczery, no, Bubu musi jeszcze parę kilo schudnąć. Znamy się tutaj z obozu przygotowawczego, który był w zimie. Ja tutaj bardziej zajmuję się Bartkiem Bielasem Kruszyną. On też musi tutaj troszeczkę, ale teraz wiadomo, święta, zima, Sylwester, każdy się troszeczkę zapuścił, każdy trochę kilogramów zdobył. Myślę, że Bubu lepiej się spełnia jednak scenicznie. Ja bym go widział tutaj bardziej w roli komentatora, a tak, no to niestety my rozmawiamy szczerze. On ma ten dryg do boksu, to wszyscy widzą, tylko niestety, jeżeli spadnie jeszcze jakieś 10-15 kilo, no to te nogi lepiej wytrzymają, no bo niestety patrzymy na Gromdę, dwie z jego trzech walk zakończone kontuzją nogi. No to jednak znikąd się to nie bierze, tutaj nie łeb się odłącza, tylko odłącza się jednak noga, no bo ta noga. I tutaj tak samo patrzę zawodnika, no później będziecie to komentować, ale jak ja widzę tutaj niektórych zawodników, niestety tutaj nogi siądą przy tych cięższych, dlatego ponieważ nie ma tego drygu, jest za dwugłowy kilogramów, siądzie dwugłowy, czworogłowy i będą kontuzje nóg. Dobra, to są negatywy, ale ja bym chciała usłyszeć, co zrobił dobrego. Przyłożył mocno? Znaczy, tu zawsze była siła. Ja też troszeczkę z nim sobie kiedyś parowałem. To powiem szczerze, jak to siądzie na łeb czy na rękawicy, to czuć, że tu jest ta moc. Bubu jest też taki, on jest mały, ale taki gibki, wiecie. To jest tak, że to jest taka kuleczka, która się fajnie gibie, nie? I mówię, ona potrafi wpuścić, ona potrafi się cofnąć na nogach, potrafi też przyłożyć, więc to fajnie wygląda. Powiem szczerze, że on schudł, bo wy go tak nie znacie. Natomiast on okolice pół roku temu miał prawie 140 kilo. On tak gadał, że ważył 130, ważył prawie 140 kilo, a teraz waży rzeczywiście około 125, wiecie, to jest 15 kilo, nie? Dla niektórych niewiarygodne, nie? Dużo. A dla niego jeszcze 15 kolejny i wtedy będzie w porządku. Dlaczego trener się nie pojawił na talentszą roli zawodnika? Znaczy, powiem szczerze, myślałem o tym, z uwagi na to, że jak patrzę tutaj na niektórych chłopaków, tylko szczerze mówiąc, ja mam jakieś tam życie prywatne, mówię, tutaj pomagam Bartkowi, pomagam komuś, przyuczam też dzieci, młode osoby, które pierwszy raz wchodzą u nas w Ząbkowicach Śląskich, na Dolnym Śląsku, przychodzą osoby, pierwszy raz chcą się spróbować, mamy tam paru takich fajnych, ciężkich chłopaków, mogę powiedzieć też, że do pewnego momentu Bartek nie był u nas największym, ani najcięższym zawodnikiem. Kruszynka. Nie był ani największy, ani najcięższy. Był jeszcze większy, cięższy? Mieliśmy większego, cięższego chłopaka, tego akurat tam przerwał, ale na początku, no i też potrafił prać właśnie bardziej boksersko, myślę, że on też by tu poszalał, a jest kwestia, że ja na przykład wiem dobrze, ja ważę teraz okolice 120 kilo, że moja taka waga to jest setka i ja musiałbym z niej tutaj zejść, bo fajne są te kilogramy, natomiast niestety te kilogramy muszą trafić. No jest ta dynamika, jest ta precyzja, więc mówię, oni chcą się bić, niech się biją jak najbardziej. Ja każdemu z tych chłopaków chętnie ich wezmę na tarczę, pomogę, bo uważam, że trzeba rozwijać, trzeba ich promować. Tak samo jak byliśmy na Gromdzie, byłem też na backstage'u. Znam Mario z Gromdy, znam tam wielu chłopaków, jeździmy niekiedy na takie wspólne spary, treningi i fajnie z nimi pogadać, fajnie się spotkać. Natomiast do tej walki trzeba mieć przede wszystkim taką jaja i chęć wejścia do tego, nie? Bo niestety wyjść, powiem szczerze, jeżeli ten chłopak tam był, ważył się 80 kilo, jeżeli on wyjdzie do walki z Kruszyną, to ja mu po prostu współczuję. Jedno, współczucie. No, ale też jest zwinny. Może gdzieś pod ręką wejść i trafić. Znaczy, niech wejdzie i niech trafi pod ręką. Niech spróbuję. Taki hojrak. Znaczy, powiem szczerze, ja tutaj mówiłem jednemu z prowadzących, że ja bym coś takiego zrobił. Ja mogę wejść, stanąć, zaprzeć się nogami starczą i niech każdy podejdzie i uderzy jak najmocniej. Połowa mnie nie przesunie, jak ja się zastawię. Natomiast Bartek na podwójnej gardzie potrafi robić, że mam gwiazdki w oczach, jak uderzy. I to jest przy rękawicy, nie? Więc ja nie wiem, ja rozumiem, bo to każdy powie. Ja wejdę pod nogi, pod ręce, obskoczę tutaj, bo dużo miejsca. Proszę bardzo, spróbować, nie? To jest wszystko fajne, to wiecie, to jest tak samo jak słyszałem kiedyś zabawną historię, co zrobić, jak cię dzik zaatakuje w lesie. I chłopaczek jeden mówi, ja będę uciekał za kosami między drzewami i w końcu ja go tutaj wezmę i zaatakuję. Ja mówię, dobrze, tylko ucieknij przed tym dzikiem, żeby on ci nie złapał i nie nadział na kły. A wiesz, że ja uciekałam. Ja uwielbiam, zawsze zazwyczaj mieszkam blisko lasu i no i oczywiście często spaceruję sobie i
to jakiś wiosenny, piękny poranek. Wybieram się sobie bardzo rano, wybieram się sobie na spacer do lasu. Idę i z daleka, słuchaj, widzę takie brązowe plamki. Wczesna wiosna, wtedy, kiedy dziki się właśnie rozmnażają i są najbardziej niebezpieczne. Jak ja to zobaczyłam, to było tak... Powietrze złapałam i wypuszczałam po prostu nogi. Słuchaj, biegłam tak szybko, że myślałam, że nogi pogubię. Zapierdzielałam po prostu ostro. Udało mi się, uciekłam. Ale wiem, że trzeba uciekać przed dzikami. Trzeba, tylko do czasu, jak on cię nie goni, bo tutaj jak już jest sytuacja, że dzik cię goni, wiadomo, też nikt nie jest w stanie... Bardzo jest bardzo szybki. Właśnie tak samo jest z różnymi, tak samo Bartek. Powiem szczerze, tego nie widać, natomiast on ma takie momenty, szczególnie, bo mówię, te ludzie nie znają, tak samo Bubu, że wiecie, oni tak wyglądają, to są śmieszni, zabawni, wielcy, bo takie misie, nie? Natomiast oni niekiedy, jak potrafią wejść, to wiecie, przez te 2 minuty potrafią pogonić. A to będzie jedna runda, 10 minut. Ja uważam, że jak nie będzie kontuzji, no to tutaj będzie ciekawie. Ja sam jestem bardzo ciekawy. Może postawię jakieś pieniądze, jeżeli będzie można, ale jestem ciekawy, kto wygra ten turniej. No to ja mam pomysł, żeby obstawiać. Zgłoszę się do osób, które do zakładów buchmacherskich, które będą obstawiały, bo ja też chętnie w końcu postawię i też wiem od zaplecza tutaj, kto jak widzimy. Zresztą wy też widzicie wszystko. To mój pomysł jest taki, piszcie w komentarzach, czy chcecie, czy będziecie obstawiać, bo widzicie to wszystko na żywo tak naprawdę i dopiero później to będzie montowane i sklejane, a wy jako pierwsi widzicie, co tutaj się dzieje i fajnie, nie? Znaczy, powiem tak, to jest początek, my sami byliśmy ciekawi, jak to wygląda. Ja mówię, ja tutaj też rozmawiałem tutaj z organizatorem, zadałem pewne te, myślimy o tym, żeby zrobić może takie niereformowane studio, zrzucimy parę osób. Ja mówię, ja nie walczę, więc mogę wypić szklaneczkę whisky, żebyśmy skomentowali na przykład pierwszy turniej, który będzie tutaj w marcu. Siąść z boku, porozmawiać tak trochę soczyście, ocenić może niektórych negatywnie. Taki hate room, cringe room. Tak, ale taki pozytywnie, bo mówię, tutaj nikogo nie odchęcuję, bo wiemy wszyscy, że ci, co wychodzą do walki, no muszą mieć jaja i to bądźmy szczerzy, wszyscy przychodzą dla fanu, nie? Mhm. Ten fan się dla nas liczy, ale mówię, fajne by było coś takiego, żeby takie podejście, powiedzmy, z innej pułapu, nie? Nawet posadzić parę osób, które nie do końca nawet się dobrze znają i zklinczować komu co się podoba, bo ja jestem ciekawy po tych tarczach, nie wiem jak one będą tutaj retrospektowane potem w telewizji, co ktoś powie, bo mi się wydaje, że mój odbiór, osoby, która tam parę lat w tym spędza, a odbiór innych będzie, że ten się dobrze lubi, a ten nie, a ja widzę te jednak mankamenty i zobaczymy jak walczy. Mnie naprawdę to ciekawi, jak to walce wyjdzie. Piszcie w komentarzach, czy taki cringe room a la hate room, coś w tym stylu, czym przyda się na Hojraku. Mi się wydaje, że to rzeczywiście ciekawy pomysł jest, żeby coś takiego stworzyć. I z takiej strony trochę prześmiewczej oceniać. No, to są osoby, które profesjonalnie oceniają, a można troszkę... A to zawodnicy będą myśleć, że będą się nie będą deprymować? Jak... Znaczy, powiem tak, tutaj tak powiedział... Muszą być przygotowani na to. Znaczy, powiedział prowadzący... Jako akurat bardziej z Wotorę kojarzę, więc tam dokładnie nie znam pana, ale on powiedział, zarówno w dzisiejszym świecie liczy się tak samo, że tak powiem, umiejętności i jakieś zaplecze, tak samo liczy się charyzma. Jeżeli zawodnik przychodzi teraz do takiego, no bo nie myślę, że to nie jest budowanie kariery od zera, od 18 roku życia, przychodzi i chce się szybko wypromować, on musi nauczyć się trochę żyć z mediami, nie? On musi podejść, zagadać, on nie może gdzieś tam uciekać, on nie może być za cichy, on musi odpowiedzieć, ja mówię, no jeżeli nie macie tej jaj, żeby coś powiedzieć, to wcześniej był wywiad z Bartkiem i ja tak nie wiedziałem, jak go rzucić, bo mówię, miałem przywieźć pomidory, bym go rzucił w łeb, to może nic by się nie stało. Ja mówię, było pytanie o MMA. Ja mówię, czemu ty nie powiesz? Niech Hajlik wyłoży 50 tysięcy złotych, to wyjdziesz do jakiegoś youtubera do MMA. No co za problem, nie? Przecież to nie jest problem, zróbmy to dla fanu. Tylko mówię, żeby to było jakieś takie fajnie wyglądało, nie? My mamy bardzo mało baterii, słuchajcie. Za chwileczkę nam się skończy, możemy w każdej chwili transmisję nam się przerwać. Ja oczywiście byłam przygotowana, ale dużo, chyba za dużo gadamy i więcej baterii pożeramy. Więc wielkie dzięki, jak coś pozdrawiam fanów boksu. Pozdrawiamy dzisiaj fanów wszystkich boksu, ale na pewno wśród fanów boksu są również fani MMA. Tutaj mój operator krąży i trzeba go tutaj... Nie kończy, więc na razie dziękujemy. Dzięki, cześć. Pan operator, jak ocenia Krystian Śmiałek, jak oceniasz dzisiejsze talent show? Nie, no tragedia, nie ma jedzenia, nudno jest, ogólnie jeszcze na kratce. Nie, no żartuję. Nie, ciekawie, jest ciekawe, wiesz, tylko, że mało oglądam, bo nagrywamy, tak, ciężko pracuję. A już, że my cię złapaliśmy, jak obijałeś się z dziewczynami, stałeś i dziewczyny podrywałeś? Które dziewczyny? No dziennikarki. Nasze? Tak. No, ale ja to robię cały czas, także
Zaraz będzie reprymenda. Powinnaś przywyknąć. Dobra, nie, przepraszam, jeszcze tak nie będę robił. Mam bić? Krystian, przejmiesz od naszej pięknej pani operator kamerę, bo... A to będzie kolejne 200 zł, dobra. Proszę przejąć kamerę i nie rozmawiajmy o pieniądzach publicznie. Zapraszam tutaj moje piękne panie. Oto i my. Oto i my w składzie. Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Weronika Zając. Asysta. I Natalia Hereta. Hereta? Hereta. To chodźmy teraz na ściankę, bo musimy się pokazać. Krystian, weź, bo dziewczyna się bardzo już... Dziękuję ci ślicznie, kochanie, bo jest bardzo zmęczona. Chodźcie na ściankę, żebyśmy zobaczyli też, jak ścianka wygląda. Proszę mnie wziąć w środeczek. I teraz dziewczyny, proszę wam, powiedzcie, jak wygląda ta organizacja na tle innych, w których brałaś udział? To konkretnie Hojrak jest w sumie bardziej otwarta na takich amatorów po prostu, nie? Ale tutaj jest większość tak naprawdę zawodowców i to zawodowców, z ogromnym takich, doświadczeniem. Też na takich, którzy mieli jakąś przerwę i na przykład, nie wiem, trenują tak z pasji, ale faktycznie są też zawodowcy, bo to jest tak, że te eliminacje się jeszcze nie skończyły, a tam widziałam po prostu no, wyczynania różnych. Różne osoby. Tak, różny poziom zaawansowania, ale widzę, że są pozytywne komentarze cały czas tutaj występują. Natalia, przesuń się proszę do mnie bliżej, przesuńcie się dziewczyny, bo żebyśmy złapały się w kadrze. Natalia, twój debiut był na Prime. Stresowałaś się bardzo. Bardzo, tym bardziej, że no, to była taka nagła propozycja, więc ja też nie miałam za dużo czasu, żeby się przygotować. No, ale myślę, że mimo wszystko trzeba próbować rzeczy, których się nie próbowało nigdy i przełamywać jakieś tam lęki, strachy. Więc myślę, że fajne wyzwanie i mimo wszystko nie było tak źle. Jak powiedz się odebrali ludzie? Czy spłynął na ciebie hej, czy były też pozytywne opinie? Szczerze mówiąc, były podzielone opinie. Tak naprawdę czytałam tylko o swoich znajomych, bo reszty raczej przewijam i za bardzo nie czytam, nie w ogóle się nie skupiam na hejcie. Uważam, że mam jakiś tam cel, do którego dążę i to, że ludzie będą mnie hejtowali, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Weronika, porozmawiajmy teraz o Natalii. Obgadujemy ją. Obgadujemy, no oczywiście. Słuchajcie tylko, Natalia to taka miska jest, wiesz, ma parę, zaraz zapytamy dokładnie, jakie tam kilka tytułów. A ma doświadczenie, była w konkursie. Także, no, także tutaj mamy naprawdę zaszczyt, że jest z nami. Jak oceniasz koleżankę? Mocno się stresowała? Dała sobie radę dzisiaj na wywiadach? Tak, ja myślę, że Natalia już załapała, o co chodzi i na luzie przeprowadza rozmowy bez żadnego problemu. Nie widać żadnego stresu.